Dzień dobry. Tom Jorgensen z tej strony, z firmy Jorgensen EasyTech. Dziękuję za zaproszenie. Przepraszam za chrypkę. Dzisiaj kilka słów na temat robotów współpracujących w roli robotów spawalniczych. Moja firma zajmuje się dystrybucją robotów Universal Robots w Polsce. I generalnie nie zajmujemy się integracją. Jeśli ktoś chce mieć gotowe rozwiązanie, to zobaczymy, którego integratora najlepiej zainteresować i w ten sposób podejdziemy do tematu. Ale też są gotowe rozwiązania i mamy jedno takie tu na hali, co pokazujemy i też będzie pokazane za chwilę. Universal Robots, ludzie mówią, a koboty to są te bezpieczne, ale jak Universal Robots w ogóle definiuje pojęcie kobota? No raz, że szybko można je zainstalować. Bardzo elastyczna, wszechstronna możliwość zastosowania tych robotów. Programowanie łatwe. No i na końcu też oczywiście, że są bezpieczne, czyli jeśli jest opór, to robot się zatrzyma. I to daje bardzo fajne możliwości nowego zastosowania, do czego już właściwie rynek się przyzwyczaił. Mamy z jednej strony robota przemysłowego w typowym dla niego otoczeniu, gdzie jest cała masa infrastruktury przygotowanej do tego, żeby odpowiednie detale się znalazły w jego zasięgu i tak dalej. A z drugiej strony mamy robota współpracującego Universal Robots, który współpracuje z tą panią. Widać, że ona układa detal, zamyka tam fiksturę, naciska guzik i robot potem wkręca śruby jedną po drugą. Coś, co ona wcześniej musiała robić sama, mało ergonomiczna praca. Także tu takie podsumowanie różnicy między przemysłowym a współpracującym robotem. I tutaj właśnie to, że trudno się konfigurują te przemysłowe, są bardzo gabarytowe zazwyczaj i wymagane jest specjalistyczna wiedza, żeby je programować. To są typowe cechy, a można tego uniknąć, stosując kobota. Tak jak powiedziałem, mamy standardowe rozwiązanie, które pokazujemy i to jest takie, wydaje się, oczywiste zastosowanie, co tu mamy. To pozwala na tego typu współpracę, co widzieliśmy na poprzednim slajdzie, gdzie ta pani stała i układała detale i robot potem zrobił swoje. Tu tak samo operator może układać detale i robot je spawa. A zaletą tego, co tu mamy, to jest oczywiście, że jeśli mamy produkcję, która nie jest wielkoseryjna, ale też jest zbyt duża, żebyśmy chcieli, żeby spawacz manualnie się tym zajmował, no to tutaj bardzo, bardzo szybko można zaprogramować nowe detale. I wiadomo, że jest biblioteka programów już zrobionych, czyli jak powtarza się detal, no to położymy po prostu w tym samym miejscu, wybierzemy program i puszczamy. Wiadomo, można zrobić też rozwiązania pod klucz. To już są zazwyczaj niestandardowe rozwiązania, gdzie wymagany jest integrator, jest projekt, który wymaga swego czasu, żeby to wszystko zaplanować, żeby zamówić potrzebne elementy i tak dalej. To, co widzieliśmy przed chwilą, to jest coś, co jest właściwie, można zdjąć z półki, jest gotowe. A tutaj na przykład tor 12-metrowy, robot zamontowany w pionie. A co osiągamy w ten sposób? W dalszym ciągu mamy proste programowanie, gdzie można pokazać robotowi manualnie, gdzie ma spawać. I potem po prostu przesunąć do kolejnych punktów.
kolejne przykłady. Tu mamy podwieszony do góry nogami robota albo nad stołem postawiony, ale na torze jezdnym. Czyli jak zasięg robota nie wystarczy w jednym miejscu, no to można go postawić na takim torze. To też coraz bardziej staje się, no ja tu piszę niestandardowy, ale coś, co można zestawić z już istniejących elementów i czas integracji staje się dzięki temu krótszy. I zazwyczaj sytuacja, którą mamy, to jest to, co widzimy u góry, czyli w wersji A mamy pod kreską czas, który jest poświęcony czynnościom, które nie dają wartości dodanej, a gdzieś tam na końcu będzie można już zacząć spawać, eksploatować ten swój sprzęt, a jeśli można to skrócić właśnie dzięki temu, że nie trzeba przechodzić przez te wszystkie zastanawiania się i czekanie na elementy i potem walczyć po to, żeby je zintegrować, no to znacznie szybciej możemy zacząć je używać. I częstym zjawiskiem zauważyliśmy jest to, że klienci tak naprawdę liczą czas zwrotu inwestycji od chwili, kiedy zaczynają pracować na tym sprzęcie. A co z tym czasem, który mija wcześniej? A co z tym czasem, przez który brakuje im tak naprawdę wydajność, którą chcą zapewnić, bo może mają problemy z w ogóle z terminami i tak dalej. Spawalnia jest wąskim gardłem, a tutaj czekają na coś. A roboty, Universal Robots, pozwalają na znacznie szybszą integrację i to znaczy tak naprawdę też to ma wpływ na okres zwrotu. Tu jest zdjęcie od jednego z naszych klientów tu z Polski, który wziął identyczne stoisko do tego, co mamy tu pokazane na hali i dostawił jeszcze swoje własne elementy. To jest takie kopyto, na które kładzie swoje profile aluminiowe. Oni produkują stolarkę aluminiową. Wiadomo, nie zmieści się to w całości na stole, ale akurat tutaj mają 5 różnych profili, które bardzo często się powtarzają. Czyli wkładzie te końcówki, naciska guzik i już jest to zamknięte. I ma 5 guzików, na których operator wybiera, który profil aktualnie jest mapy spawany. I w ten sposób mamy produkcję tak naprawdę, gdzie spawanie odbywa się w linii. Nie muszą już tego odkładać do spawalni i czekać na wykonanie i na to, żeby to już wróciło na produkcję. Także to są przykłady, które tak naprawdę podpowiadają, skąd bierze się ten niesamowity sukces robotów Universal Robots. Do tej pory grubo ponad 50 tysięcy robotów mamy zainstalowanych na całym świecie. Jeśli chcecie zobaczyć konkretnie na tym sprzęcie, co tu mamy na hali, to zapraszam. I też jesteśmy gotowi oczywiście pokazać online. To, co tu mamy, to jest system, nazywa się RoBody albo RB Cobot, gdzie to, co było proste, jest teraz jeszcze prostsze. Zapraszam i dziękuję bardzo.